Cześć, witajcie w kolejnej prognozie pogody. Zobaczymy sobie, co będzie się dzisiaj działo, czyli co będzie się działo w piątek, w ten piątek, który będzie pierwszym z bardzo niebezpiecznych dni nad Polską. E, czytam wasze komentarze, więc pierwsza rzecz, nie ma muzyki. Druga rzecz, jest kot. Ale pewnie tylko przez chwilę, bo jest bardzo śpiąca, ona pójdzie sobie spać. Trzecia rzecz, nie, no już właśnie sobie poszła. Troszkę Trzecia rzecz, zapewne zauważyliście, że poprawiła się jakość dźwięku zgodnie z tym, co mówiliście. Wie, wiem, że trzeba poprawić kilka rzeczy i pracuję nad nim. Dajcie znać, czy teraz jest lepiej. Jeżeli jest lepiej, to ok. Jeżeli nie jest lepiej, to będę dalej działał w tym kierunku. Natomiast przechodzimy do tego, co było w ostatnich dniach. W ostatnich dniach mieliśmy burze piękne burze nad Polską Południową. Piękne burze, ale też bardzo niebezpieczne. Burze również pojawiały się w Polsce. W Czechach, chociażby na Słowacji, tutaj, zdjęcie z Czech: Pomutow. Powiem Wam tak, dla mnie mega zdjęcie. Wyładowanie ma znaczenie, ale to co widać wcześniej, czyli cumulus congestus cumulonimbus, ale też e, i odpowiednie ustawienie e, fabryki, no mega, po prostu fantastyczne ujęcie, bardzo, e, bardzo ładne. Kochani, nie przedłużając, zaczynamy, zaczynamy prognozę pogody. Zanim to jednak nastąpi, dziękuję Wam wszystkim za polubienia, za komentarze. Dziękuję też naszym tutaj sponsorom, którzy pomagają w rozwoju tego kanału w formie też bardziej finansowej. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Bush, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Bush. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał, subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. No, i na mapie dynamicznej sieci obserwatorów busz, możemy zobaczyć, że w tym momencie strefa opadów deszczu związana z frontem ciepłym. Znajduje się w centralnej Polsce i ona będzie przemieszczała się w kierunku wschodnim. Ona cały czas przemieszcza się w kierunku wschodnim. Na południu mamy z, trochę większą niestabilność, szczególnie w województwie świętokrzyskim. Prawdopodobnie tam pojawiają się chmury soczewkowe bądź chmury lenticularis, lenticularis czy, czy jakieś inne, ale zdecydowanie. Tutaj asperitas również mogą się pojawić, nawet w raportach. Jeżeli są raporty, to prawdopodobnie coś tutaj się dzieje, coś co dzięki czemu możecie tutaj po prostu, no, dzięki czemu robicie te zdjęcia. No i tutaj widoczne są chmury asperitas, dosyć słabo, ale są widoczne, są zaznaczone na tym zdjęciu. Zobaczmy sobie tutaj. Tu bardzo pięknie to wygląda, więc nawet jak mamy front ciepły, to warto, warto patrzeć w niebo. Za frontem ciepłym mamy napływ bardzo gorącego, ale też parnego powietrza z racji tego, że temperatura Rosji będzie dosyć wysoka. Dalej za tym gorącym powietrzem mamy front chłodny, a na tym froncie chłodnym burze. Burze, które są bardzo silne w tym momencie, przytaczają się przez kraje Beneluxu, przez zachodnie Niemcy, ale dzisiaj też osiągną Polskę, Polskę południowo-zachodnią, następnie południową, trochę też centralną. Front ciepły nie dał za dużo wyładowań, jedynie na południu w województwie śląskim i po części chyba w województwie małopolskim, natomiast widzimy tutaj doskonale co się dzieje na mapie, na mapie, czy znaczy na mapie na zdjęciu satelitarnym, ale zaczniemy może od mapy, będzie łatwiej. Na mapie widzimy dzisiejszy układ frontów atmosferycznych, który będzie około godziny 14.00. i widzimy front ciepły, który nad Polską się znajduje i pofalowany front chłodny i ten te systemy frontów są związane z niżem denis. Tak jak już wcześniej to rozrycowywałem, tak tutaj zostawię nawet tak jak jest, bo jest OK. Ten niże zaciągają swoją cyrkulacją. Znaczy, powiem inaczej. Mamy niż Denis, mamy wyż Niwes. Wyż, z wyżu powietrze oddala się od centrum wyżu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Natomiast w przypadku niżu powietrze do. Kieruje się w stronę centrum niżu, w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara. Taka sytuacja, która ma tutaj miejsce, czyli po jednej stronie wyż, po drugiej stronie niż, otwiera niejako autostradę z południa do wpłynięcia bardzo ciepłych mas powietrza. I to się właśnie dzieje: te ciepłe masy powietrza docierają do Polski Zachodniej, Centralnej, już częściowo Wschodniej. Na pewno, jak oglądacie ten materiał, to odczuwacie, że jest o wiele cieplej niż w ostatnich dniach i to powietrze jest jakieś takie. Inne. To jest właśnie spowodowane e, tym napływem tego, tej gorącej masy powietrza. Gorącej masy powietrza z osobnej wilgoć i bardzo, e, żebym to powiedział, niestabilnej, bardzo chwiejnej. E, ta masa powietrza będzie właśnie powodowała te burze w dniu dzisiejszym, ale też w dniach kolejnych. Co tutaj jeszcze możemy powiedzieć o tym? Ten front faluje, to znaczy, że są wycinki chłodne, gdzie te chłodne powietrze dosyć mocno targnie na te ciepłe, ale są też wycinki ciepłe, gdzie, gdzie te ciepłe powietrze daje radę i blokuje niejako front. To powoduje, że ten front dosyć wolno się przemieszcza, ale jest jeszcze bardziej groźny i jeszcze bardziej niebezpieczny. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie satelitarnej. Bardzo dobrze mamy zaznaczone centrum niżu. Bardzo dobrze mamy zaznaczony front ciepły, który przebiega tutaj przez Polskę w tym momencie. Ja sobie przybliżę. O, tutaj mamy front ciepły. Tutaj mamy strefę tego bardzo gorącego powietrza. No i tu mamy front chłodny. No, i przed tym frontem chłodnym w tej strefie powietrza chwiejnego tworzą się burze, które są lokalnie bardzo niebezpieczne. Natomiast przed tymi burzami mamy jeszcze piękną pogodę. Jest to dodatkowe paliwo dla tych burz, ponieważ tutaj słońce ogrzeje dosyć mocno, mocno powierzchnię, i to będzie powodowało jeszcze silniejsze burze, które będą się przemieszczały z kierunku południowo-zachodniego na kierunek północno-wschodni. No dobra, no to zerknijmy sobie na ciśnienie. W tym momencie już ciśnienie odczuwamy, że jest dosyć niskie w Polsce północno-zachodniej. 1008 hektopaskali najwyższe w Polsce południowej, południowo-wschodniej. 1014 hektopaskali. W kolejnych godzinach będziemy mieli postępowanie tego, tego pola niskiego ciśnienia i, i ciśnienie nam jeszcze będzie spadać dosyć mocno. 1008 do 1010 hektopaskali. IMGW wydaje ostrzeżenia prawdopodobnie, tak, już wydało ostrzeżenia przed burzami, przed upałami. Przed upałami dla Polski południowo-wschodniej, czyli województwo lubelskie, województwo podkarpackie, województwo małopolskie, prawie całe świętokrzyskie, krańce południowo-wschodnie województwa mazowieckiego. No jak czytamy, prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza, temperaturę minimalną w nocy od 17 do 19 stopni Celsjusza. No i ostrzeżenie przed burzami. W tym momencie dla Polski Zachodniej, ale prawdopodobnie zostanie rozszerzone. W przypadku Polski Zachodniej mamy dwa stopnie. Stopień drugi dla Polski Południowo-Zachodniej. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz miejscami grad. I tu w tym wypadku mamy tym stopniem objęte województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i południowo-zachodnią część województwa świętokrzyskiego. Natomiast pierwszy stopień zagrożenia, czyli burze z silnymi opadami deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę miejscami grad. Dla Polski Zachodniej, i tu przede wszystkim województwo zachodnio-pomorskie, wschód województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego i wschód oraz centrum województwa łódzkiego, województwo wielkopolskie oraz województwo <coughs> lubuskie. Przepraszam. Więc tak wygląda na razie. O, tak wyglądają ostrzeżenia IMGW. Co więcej, prawdopodobnie zostanie dzisiaj wydany alert RCB, ale o tym za chwilę. Zerknijmy sobie na model Swiss HD 4x4. Mamy godzinę 10. Mamy strefę zachmurzenia w Polsce Centralnej, w Polsce również wschodniej. To się trochę nie sprawdza, ponieważ w Polsce Wschodniej jeszcze za okniem nie widzę tego dużego zachmurzenia. Ale prawda jest taka, że w tak bardzo dynamicznych dniach, jak te kolejne, które dziś są sprawdzanie do końca nie daje rady. W sensie modele numeryczne dosyć często się mylą. Ale zobaczmy mniej więcej, co tutaj może, mogą nam wyprognozować. <coughs> Piątek, godziny popołudniowe. Od zachodu wejście pierwszych burz do województwa dolnośląskiego oraz e, na linię wybrzeża w województwie zachodnio-pomorskim Burze mogą być dosyć silne. Mogą przynosić zjawiska downburst szczególnie w Polsce południowo-zachodniej oraz... E, Właśnie szczególnie w Polsce Południowo-Zachodniej jest możliwość powstania trąby powietrznej, jeżeli powstaną superkomórki burzowe. W godzinach nocnych te burze w województwie zachodnio-pomorskim powinny zaniknąć, ale model Swiss HD 4x4 pokazuje mocne burze na linii wybrzeża w województwie zachodnio-pomorskim i pomorskim. Ta sytuacja może utrzymywać się tam do godzin porannych, w sobotę. To jest jeden z modeli numerycznych, i tutaj mniej więcej tak to widzimy. Zobaczymy jeszcze Swiss HD Now. Zobaczcie, prognoza nowocastingowa teoretycznie pada w linii od Warszawy do Krakowa. A z tego co widzą, w tym momencie <laughs> opady występują. Tylko nie tak silne, jednak mimo wszystko, te opady występują. Więc, no, castingowy Swiss HD daje radę w miarę. Zobaczymy, co by było tutaj w kolejnych godzinach. Tu mamy prognozę wejścia burz do Polski Południowo-Zachodniej, właśnie między godziną 16 a 17. I te burze powinny dotrzeć do województwa wielkopolskiego, do Kalisza, następnie do Łodzi. I to jest bardzo ciekawe, bo tu jest zupełnie inna prognoza jak w modelu. Jak w modelu Swiss HD 4 na 4 i ta prognoza jest zbieżna chociażby z, z, z prognozami, już Wam mówię, Estofeksu, który wydał drugi poziom zagrożenia dla Polski całej zachodniej, ale też centralnej. To jest odpowiedź dla tych, którzy mówią, dlaczego Estofex wydał dwójkę dla centrum Polski. Między innymi chociażby dlatego, że prognozy no tak właśnie pokazują. I one są dosyć, dosyć poprawne. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. Ja na pewno będę śledził tą sytuację, ponieważ będę operował w województwie mazowieckim w nocy zapewne z piątku na sobotę. Więc tak, ja tutaj bardzo mocno tą sytuację obserwuję. Zobaczmy, co pokazuje model UM. Niektórzy mówią na niego UOM. Godzina 9.10 w tym momencie, więc zobaczcie, burze całkiem dobrze były pokazane na północ od Kielc w województwie świętokrzyskim i to opady deszczu, trochę są przesunięte, ale wygląda to całkiem nieźle. No i widzimy, że w kolejnych godzinach ten ciepły sektor powietrza obejmie prawie całą Polskę. Większe zachmurzenie jedynie w Polsce północno-wschodniej. Północno Natomiast w godzinach 17.00-18.00 nad województwo dolnośląskie wejdą pierwsze burze te pierwsze burze, które mogą być dosyć silne, aczkolwiek największe, najbardziej niebezpieczne burze będą w Czechach i one bardziej odchylą się w stronę województwa dolnośląskiego, następnie województwa małopolskiego. No i zobaczmy co tutaj dalej nam to wygląda. Tutaj mamy wyliczenie jeszcze inne, bo te burze będą przemieszczały się przez Polskę południową w kierunku Radomia, Lublina, Rzeszowa. Aczkolwiek widzimy też utworzenie się burz w okolicach łodzi i przemieszczanie się w kierunku północno-wschodnim, więc ten model również dosyć mocno pokrywa się z tym, co widzimy w modelu no-castingowym Swiss HD, aczkolwiek te burze bardziej skierują się na południe od Ostrołęki i od Białego Stoku. Nad ranem w sobotę będą wchodziły kolejne burze, prawdopodobnie do Polski Zachodniej, Północno-Zachodniej oraz Południowo-Zachodniej. Tym zajmiemy się w kolejnej prognozie, prawdopodobnie dziś w godzinach wieczornych. Nie wybiegajmy aż tak daleko. W przyszłości na pewno będzie się działo. Dobra, jeśli chodzi o temperatury, w tym momencie w wielu miejscach Polski od 22 do 24 stopni Celsjusza, 20 prawie w całym kraju. Temperatury szybko poszybują do góry, szczególnie w Polsce Zachodniej, południowo-zachodniej, tam od 28 do 32 stopni Celsjusza, więc ten ciepły sektor powietrza będzie nam tutaj dawał się we znaki, w Polsce Wschodniej trochę chłodniej, od 24 do 26 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną, ale nie za bardzo. Będziemy mieli noc tropikalną, o której też wspominałem, około godziny czwartej nad ranem. W wielu miejscach Polski południowej, zachodniej i północnej od 20 do 22 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Polsce północno-wschodniej od 14 do 16 do 18 stopni Celsjusza. No dobra, to mamy to. Lecimy z prognozami burzowymi. Zaczniemy od IMGW, i w przypadku IMGW widzimy, co następuje: a więc Dzień. Mamy tutaj Polskę Zachodnią objętą prognozą burzową. Silne burze w Polsce Południowo-Zachodniej, burze w Polsce Zachodniej, a teren okalający no to kolor turkusowy, tak jak mówiliście. No i czytamy, że burze możliwe są jutro głównie w zachodniej, czyli dziś, w zachodniej i południowej Polsce. Pierwsze mogą być aktywne już od rana na południu kraju w strefie frontu ciepłego i będą zanikać. Intensywniejsze pojawią się na zachodzie kraju w godzinach popołudniowych i wieczornych. Będą przemieszczać się do centrum z tendencją do zwiększenia swojej aktywności. Porywy wiatrów podczas przejścia tych burz 70-80 km na godzinę. Miejscami do 90 km na godzinę. W momencie, kiedy powstaną superkomórki burzowe, możliwość pojawienia się gradu od 3 do 5 cm Średnicy. W nocy już burze możliwe w całym kraju, jedno, jedno. O kurde! Przepraszam, jednak nadal najsilniejsze w Polsce południowej, południowo-zachodniej, ale też już w Polsce centralnej również też jest taka możliwość. Towarzyszyć im będą silne opady deszczu do 20 bądź 30 mm, porywy wiatru do około 80 km na godzinę oraz grat o średnicy do 3 bądź 4 mm. Przepraszam. No, 4 mm? Raczej chyba centymetrów. Coś tutaj im się pomyliło. Silniejsze burze spodziewane są w południowej i zachodniej części kraju. Tam opady deszczu od 30 do 40 mm, a porywy wiatru do 90 km na godzinę. Możliwe są oczywiście superkomórki. Polscy łowcy burz wydali ostrzeżenie drugiego stopnia dla Polski południowej, południowo-zachodniej. Dla ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Polski południowo-zachodniej, ale też bardziej na północ, czyli województwo świętokrzyskie również oraz dla Polski Zachodniej na pozostałym obszarze możliwość powstawania burz i jak czytamy w piątek niebezpieczne porywy wiatru od 70 do 80 km na godzinę, w przypadku burz superkomórkowych do około 100 km na godzinę, opady deszczu od 20 do 40 mm. Opady gradu o średnicy od 1,5 do 3 cm, w przypadku burz superkomórkowych do 5 cm, trąba powietrzna o sile EF1. Tak, dobrze słyszeliście, trąba powietrzna w Polsce południowo-zachodniej, tam gdzie jest największe ryzyko powstawania silnych burz, są całkiem dobre parametry do powstania trąby powietrznej. Tam mamy silne prądy wstępujące, które będą mogły utworzyć superkomórki burzowe, ze względu na obecną rotację wewnątrz mezocyklonu. SRH i AGL, te dwa parametry są bardzo dobre do powstania trąby powietrznej o sile F1 bądź F2, więc na to trzeba tam zwrócić uwagę, tym bardziej, że te burze najsilniejsze będą wieczorem i w, nogi, w nocy. No i zostają nam polscy, zostaje nam sieć Obserwatorów Burz, przepraszam, i tu w przypadku sieci Obserwatorów burz również mamy wydaną prognozę burzową i sytuacja jest bardzo podobna. Duży stopień zagrożenia dla Polski Południowo-Zachodniej i Południe Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego, średnie zagrożenie burzowe dla Polski Zachodniej i dla terenu okalającego Czerwony, czyli duże zagrożenie burzowe. Żółte zagrożenie burzowe dla pasa od Słupska, Gdańska po Łódź, Warszawę i Rzeszów, Lublin, a pozostały obszar to zagrożenie marginalne. Skupmy się na czerwonym i pomarańczowym, czyli na dużym i średnim zagrożeniu. Duże zagrożenie, czyli Polska Południowo-Zachodnia, tam będą burze najsilniejsze. Spodziewamy się przynajmniej kilku gwałtownych superkomórek, najpewniej wyizolowanych, niosących cały wachlarz groźnych zjawisk. Nawalne opady deszczu, dużego gradu, silny a miejscami niszczący wiatr, a także liczne wyładowania. Spodziewamy się silnych prądów wstępujących, powodujących punktowo poważne szkody wiatrowe. Niewykluczone jest powstanie trąby powietrznej. Średnie zagrożenie burzowe. Tutaj mamy burze trochę słabsze, ale nadal bardzo silne. I tutaj przede wszystkim południowa część tego obszaru, ale również niewykluczone jest województwo Lubuskie oraz województwo zachodnio Pomorskie. Słuchajcie, mamy bardzo niebezpieczną sytuację pogodową, już się zaczyna od dzisiaj, dlatego ja raz jeszcze namawiam wszystkich do instalacji aplikacji no-castingowej, dzięki której będziecie bezpieczni, będziecie mogli być ostrzeżeni przed burzami. Ja ze swojej strony polecam aplikację Monitor BURZ, ale jeżeli macie jakąś inną, którą też sobie instalujecie. Po prostu miejcie ją. Naprawdę. Ona nie, 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 nie pogorszy jakości waszego telefonu. Nie zabierze wam dużo miejsca, a naprawdę może pomóc i uratować życie. Pozdrawiam.